Wracam ze szkoły i muszę coś upiec, bo już ręce mi się trzęsą. Nie ma w ogóle tygodnia, żebym ani weekendu, żebym czegoś nie upiekł. Po prostu nie wytrzymuję już bez tego. To jest dla mnie wszystko. No to jesteś chory. No. Tak, 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 to zawsze z mamą się od małego piekło, nie? Ja już teraz wszystko przeszło na mnie. Źródła początku możemy szukać przy COVID-zie. Kiedy byliśmy wszyscy zamknięci, nie można było nic jeść słodkiego, więc w sumie tak to się zaczęło. Przyszła ochota, przyszedłem i zrobiłem. Pamiętam, to był mój pierwszy tort. Nie wyglądał za ładnie, ale poszedł cały. Tak naprawdę piekę od małego. Zaczynałem od tych takich ciast, babeczek z paczek. Potem przerodziło się to, że pomagałem mamie przy ciastach, jakichś ciasteczkach, babeczkach, ale już teraz wykonuję wszystko sam. Dobra, teraz sobie odpowietrzymy tynk. Aby uzyskać gładką taflę. Napowietrzaliśmy poprzez ubijanie i teraz musimy odpowietrzyć. Nie sądziłem, że aż tak to się przerodzi. Przerodziło się to w pasję, w moją historię, ale wykonałem wtedy torty. To były dwa torty. Poszły szybko i ważne, że na szczytny cel, ale po nich zgłosiła się do mnie pani, która wylicytowała. Chciała zamówić tort na urodzinki syna. Wykonałem ten tort, była bardzo zadowolona i po tej klientce już potem szło jakoś z górki. Tort ma pobliż kopcie okruszki, na calusieńkim torcie jest rozłożony i jakbyśmy od razu nakładali tynk pierwszy, to właśnie byłyby takie widoczne okruszki w tynku. Żeby tego uniknąć, musimy najpierw nałożyć warstwę okruszkową, która przytrzyma nam wszystko na torcie, a jako drugą nałożymy warstwę właściwą. Samo pieczenie, że z jednego składnika, z dwóch, z trzech można stworzyć takie coś. Tak naprawdę nawet kiedyś nie myślałem, że to może być takie fajne, łatwe, przyjemne, ale teraz ja przy tym odpoczywam. To jest taki dla mnie relaks. Tak naprawdę, kiedy stoję przy robocie, nie myślę o niczym innym. Kiedy tynkuję tort, nie myślę o niczym innym, tylko o tym torcie. Kiedy piekę ciastka czy coś, jestem w tym. Gdzie indziej mnie nie ma. Jak jestem w kuchni, to żyję tym życiem. Teraz sprawdzimy, czy nam się schłodził. Dobra. To jest tort malinowy. Ma w sobie chrupkę z białą czekoladą, frużelinę malinową, dwa kremy malinowe, jeden krem waniliowy z prawdziwą wanilią. Także dużo dobrego. I oczywiście czekoladowy biszkopt. Sam ten czas. Ja przy tym się bardzo odprężam. Tak naprawdę jak jestem w tygodniu w szkole i wracam do domu, to już na mnie krzyczą, że znowu coś piekę. Już mają mnie dość. Jak tak ciągle piekę, bo tak naprawdę u nas co tydzień coś jest. Poczekaj, ja mogę tak dosłownie ten? Mhm. No dobre. Biała czekolada tam jest? Mhm. Więc czuć. Jest jeszcze opcja na mleku skondensowanym i maśle, tylko że masło wtedy bardziej czuć. Aha. A nie wszyscy lubią. Więc ta biała czekolada trochę niweluje to masło.
Dobra. Nie jest takie mdłe wtedy, nie? Okej, co teraz? Ja sobie muszę to pomyć. W kuchni bardzo szybko płynie mi czas. Potrafię wejść, nawet nie wiem kiedy, już muszę iść spać, bo już jest tak późno. Bywały trudne momenty, kiedy wstałem rano i nie chciało mi się. Były też takie sytuacje, ale jak już potem się wprawiłem, to z dnia na dzień, z godziny na godzinę już szło lepiej. Teraz po prostu jak już wiem, że muszę coś zrobić, to wchodzę do kuchni, zamykam się w sobie, słuchawki, muzyka i pieka. Tutaj jest olej, mleko i śmietanka. Tutaj zaraz będę wrzucał do misy mąkę z solą. I jak to nam się zagotuje, będziemy robić ciasto parzone. To wszystko mnie uszczęśliwia. Dzięki temu, że piekę, no jestem szczęśliwy. Mogę dawać komuś tą słodycz, tak? I to jest najważniejsze. Ja tego nie robię dla siebie. Dla siebie to jedynie tyle, że piekę i lubię to robić, ale tak naprawdę zależy mi, aby uszczęśliwić kogoś innego. Tego, kto to kupi, zje. To jest najważniejsze. Uczęszczam do szkoły w Kaliszu, jest to liceum o profilu policyjno-penitencjarnym. Także no, torty, cukiernia, policja, służba więzienna w ogóle się z tym nie wiąże. Ale no, w więzieniu też można piec, chociaż nie wiąże przyszłości żadnym z tych przykładów. Cukiernia to jest to dla mnie. Do tego będę dążył. Moja wymarzona cukiernia już jest w głowie, po części już na papierze, ale no na pewno duże miejsce dla klientów do wolnej sprzedaży. To jest to. Kawa, ciasto, miłe spędzenie czasu z przyjaciółmi, rodzina, ale oczywiście również zamówienia, także duże zaplecze. To jest obowiązkowe, abym miał miejsce do pracy. Najbardziej lubię robić torty. To jest jednak ta czynność, którą uwielbiam w tym wszystkim, odchodząc tak od słodkości. To właśnie torty są na pierwszym miejscu. Tego zawodu bez pasji nie da się wykonywać, bo jednak cukiernictwo to trzeba się nauczyć, a nie da się tego wykuć na blachę i robić z dnia na dzień. Bo to nie ma sensu. Więc pasja to tak naprawdę odskocznia od życia, od takiej normalności, wejście w inny świat i robienie tego, co kocham. To jest mój drugi pokój. Ale ty masz dopiero 18 lat, niecałe jeszcze. To jak siebie widzisz za 30 lat? Za 30 lat siebie widzę z firmą sieciową w każdym mieście. Zobaczymy. Zaczniemy od jednej, a skończymy na kilku.